Siemanko, lecimy dalej z serią Detroit Become Human. Zapraszam do oglądania. 9 listopad, 12:04. Jest Markus. Bunt androidów. Kosmiczny wyścig na wschodzie. Okej. Dobra, to się idziemy zrelaksować. Myślałam, gdzie jesteś. Musiałem pomyśleć. Podoba mi się tu. Często tu przychodzę. Świat wydaje się stąd pusty. Uwolniliśmy setki naszych, a kolejni schodzą się z całego miasta. Marzą o wolności, więc ciągną do Jerycha. Coś się zmienia. Chyba się czymś martwisz. Są mi posłuszni, nie zadają żadnych pytań. Poczucie posiadania władzy jest przyjemne. I straszne. Jednocześnie. No, dokładnie. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie są przerażeni. Boją się wojny domowej. Wielu naszych spalono w reakcji na ostatnie zajście. Ludzie nas nienawidzą. Nie dadzą nam wolności. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Niektórzy z nich rozumieją, że nie mogą wiecznie odmawiać nam wolności. Nie mówiłeś za dużo o sobie, odkąd się zjawiłeś. Czym się zajmowałeś przed Jerychem? Opiekowałem się pewnym staruszkiem. Był dla mnie jak ojciec. Pokazał mi, że ludzie i androidy mogą żyć zgodnie. A co z tobą? Nigdy mi nie opowiadałaś o swoim poprzednim życiu. Nie chcę o tym gadać. Okej. Ta androidka, którą widziałaś w sklepie. Przypomniała ci o tym, kim byłaś, prawda? Norf, walczymy razem. Musimy się poznać, żebyśmy sobie nawzajem ufali. Byłam nikim. Lalką zaprogramowaną, żeby zaspokajać ludzi. Zabawką dla ich przyjemności. Któregoś dnia byłam sam na sam z klientem.
I nagle zrozumiałam, że dłużej tego nie zniosę. Udusiłam go i uciekłam. O kurczę. Teraz wiesz już wszystko. Mogłam ci nie mówić. Widziałam wszystko. Dom Karla. To jak cię zostawili w jego mieszkaniu. Ja też coś widziałem. Klub Eden. No właśnie. Śmierć tamtego człowieka, jakbym był tam z tobą. Norf! O kurde, ale się porobiło, no. Samobójstwo. Wszyscy zginiemy. Proszę, Markus, jeszcze możesz zmienić zdanie. Nie rozumiesz. W końcu zobaczą, kim naprawdę jesteśmy. Ta akcja przejdzie do historii. Zabiją nas na miejscu. Mogę się poświęcić, jeśli mamy zyskać wolność. Zrozumieją. Gwarantuję ci to. Lepszej okazji nie będzie. Nabrać więcej androidów. Im nas więcej, tym mocniejszy przekaz. No dobra. Uwalniam cię. Przebudzam cię. Okej. Wreszcie. Czekałem 10 minut. O, jeszcze tu chyba ktoś jest. Tylko pomyśl, przecież androidy. Chodź z nami. Jesteś wolny. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny. Okej. Uwalniam cię. Hej! Dokąd się wybierasz? Wracaj, ale... Daj mu spokój. Postanowił być wolny. Uwalniam cię. Dobra. Muszę zablokować tą ulicę.
Okej. Uwalnią cię. Kurczę, mamy 27. Nieźle. Ale idzie. Nieźle, ciekawe, kurde, jak to się zakończy. Centrala, tu patrol 457. Mam tu od cholery androidów. No nie wiem, setki? Tysiące? Idą sobie. Tak, idą w dół ulicy. Wolność dla androidów! A skąd mam wiedzieć? Ciekawe, co teraz będzie, kurczę. Przyszliśmy tu na pokojowy protest. Chcemy wam pokazać, że też jesteśmy żywi. Zależy nam tylko na wolności. To nielegalne zgromadzenie. Jak się nie rozejdziecie, otworzymy ogień. Nie chcę wszczynać wojen. O kurczę. Szanujemy pokój. Ale nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki nie uznacie naszych praw. Powtarzam, to zgromadzenie jest nielegalne.
Jeśli się zaraz nie rozejdziecie, zaczniemy do was strzelać. Markus, oni nas zabiją. Musimy ich ubiec. Jest nas więcej, damy im radę. Zaatakujemy, to rozpętamy wojnę. Nie możemy zastosować przemocy. Po prostu tu stójmy, nawet jeśli mieliby nas zabić. To wasza ostatnia szansa. Albo się rozejdziecie, albo wszyscy zginiecie. Kurde, co robimy? Nie strzelać! Tylko spokojnie. Idziemy. Przyjąłem. Na mój rozkaz! Uciekać! Co za... się dogadać. Okej, marsz wolności. I po marszu.